się pierwszy amatorski dog trekking. Dog trekking jest to taka impreza plenerowa, gdzie zawodnicy biorą swoje ukochane psy i z mapą przemieszczają się po lesie, odhaczając punkty kontrolne. Jest to bardzo fajna impreza integracyjna zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt, bo jest coraz więcej posiadaczy psów, którzy lubią się spotykać ze sobą na takich właśnie, to takich lub innych imprezach sportowych i integrować pieski ze sobą. No i też z lekką nutką rywalizacji, bo nagrody też mamy przewidziane, nagrody są bardzo fajne. To przy takim, każdym takim spotkaniu pieski też nabierają więcej pewności siebie, więcej odwagi i dlatego właściciele lubią spędzać z nimi w taki sposób czas. Dwie trasy. Jest trasa łatwiejsza, która ma około 5 km i trasa trudniejsza, która ma niecałe 15 km. Ta trasa dłuższa jest przewidziana dla osób, które lubią troszeczkę szybciej się przemieszczać i pobiec taką trasę. Ta trasa krótsza jest specjalna dla takich osób, które się przemieszczają spacerkiem. Można wziąć dzieci ze sobą na taką trasę, bo wtedy spokojnie przejdą 5 km. Było 18 pakietów startowych, ale osób jest więcej, bo w niektórych startują po dwie osoby, tak? Także około 20 psów startuje dzisiaj w naszym dog trekkingu. Jestem pod ogromnym wrażeniem, bardzo się cieszę, bo to jest pierwsza nasza taka zorganizowana impreza, a przyjechały do nas osoby z Wrocławia, z Łodzi, ze Słupcy, z okolic też są osoby, jest pani z Trubiszkowa, są z Brzeźna, także nie tylko okolicznie, ale również z daleka przyjechały osoby, co bardzo, bardzo mnie cieszy. No i już wiem, że jest odzew, że będą chętni na następne edycje, także prawdopodobnie następne edycje dog trekkingu u nas w Tarnowej odbędą się w przyszłym roku.